Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj jeździmy chwastownikiem po mieszance zboża postrączkowej. Nie pamiętam, który jest dzień po siebie, ale już czas. Tak, może z tej strony. Tak wygląda w tej chwili mieszanka zbożowo-strączkowa, którą tutaj sialiśmy. Przypominam, jest to pszenica, jęczmień, owies i groch. Na polu, które było przygotowywane pod kukurydzę, było jesienią tutaj wysiana, było żyto i wyka. Miało to być podkład pod kukurydzę, miało to być no, zielony mulcz, tak, miało być zgniecione i w to wsiana kukurydza. Miało to zabezpieczać przed chwastami, parowaniem i tak dalej. Taki eksperyment. No ale plany się pozmieniały, trzeba było tutaj zrezygnować w tym roku z kukurydzy całkowicie na rzecz zbóż paszowych. Także tak. Tu było pole dwukrotnie uprawiane i był wykonany siew. Wszystko w technice bezorkowej, agregatem uprawowo-siewnym talerzowym. No zgodnie z przewidywaniami, żyto oczywiście no nie zostało wytępione. No takie jest żyto, z tym trzeba się liczyć, ale to żaden problem. W ekologii rośliny towarzyszące być muszą. Nic się nie dzieje. Wyka. Wyka, co mnie bardzo cieszy, też nie ucierpiała w znacznym stopniu. No może jej nie ma zbyt wiele na polu. Ale jest. Jest, także oko będzie cieszyć i będzie robić robotę do spółki z grochem, który tak się tu prezentuje. W tym momencie. Tak to wygląda. Groszek jest. O i chwasty, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, jaka jest mnogość chwastów tutaj na tym jeszcze nieruszonym. Ile tu tego już jest. Takie maciubkie. Wszędzie tego pełno, mnóstwo. Zboże ładnie wyskoczyło do góry. Warunki się zrobiły, więc to wszystko pięknie rośnie. Niedawno tu była faza szpilki, w tej chwili już tutaj jest piękny, długi liść. Pojawia się nawet drugi. Także jest odpowiedni moment, żeby zaatakować wszystkie te maciubkie chwaściory. A jest tego tutaj multum. O, wyka, proszę bardzo. Pięknie. Wszystko będzie w mieszance. Także to się nic nie zmarnuje. Ani żyto, ani wyka. Cieszy mnie to, że ta wyka tutaj jest, bo to później razem z grochem będzie świetny popląd po prostu. Także o tak groszek ładnie wygląda. Dobrze, i teraz przejdźmy na tą część ruszoną, co przypuszczam najbardziej interesuje. I tak, co tutaj i jak. Jeździmy z torkiem naszym. No wolno jeździmy. Po około 8 km jedyneczką, tak powolutku, mniej więcej prędkość orki, tylko że po prostu brak obciążenia. Chwastownik jest ustawiony na najmniejszy opór, czyli te pazurki są po prostu pod kątem, i żeby to jeszcze zniwelować ostrość ataku tego wszystkiego, to po prostu jedzie się wolno. Zastanawiałem się, jak jeździć, i zdecydowałem, że pierwsze przejadę wzdłuż, dlatego że tak jak widzę, te sprężyny nie idą prosto, tylko to wszystko ładnie pracuje w ten sposób. Buja się z lewej na prawą, z lewej na prawą, także tutaj nic się nie dzieje. Wiadomo, że chwastownik, część roślin zdarzy mu się po prostu tam zniszczyć, usunąć, wyrwać. No taki jest chwastownik, tak to działa i nie ma na to rady. Dlatego po prostu, żeby to zniwelować, pierwsze zabiegi wykonujemy jak najdelikatniej i jak najwolniej.
I teraz tak, tam pokazywałem chwasty i teraz zobaczmy, co my tutaj widzimy. O, tutaj między innymi takie, o, to jest urwane, wyrwane. Tutaj proszę bardzo, o, tutaj no zboże gdzieś tam zerwane, ale reszta to co została, przypuszczam sobie, da radę. To nieważne, będzie się krzewić, więc się nie przejmujmy. Tutaj następny chwaścik. Tutaj chwaścik wyrwany w bryłce. Jest ładnie, już będzie miał problem, będzie sechu, bo jest ta bryłka oderwana razem z chwastem od podłoża. Tutaj chwaścik, proszę. Tutaj chwaścik, proszę. Też wyrwany. Żeby nie było, zobaczcie, to wszystko wyszło na światło dzienne. To wszystko jest teraz, o, proszę, proszę, zerwane, wyrwane, ischnie, o, o, to to samo, to już nic z tego nie będzie, to wszystko poobumiera. A co to zbóż? No to tak jak widać, chwasty, o, chwasty są zniszczone, nie ma tej okrywy zielonej. Teraz następny przejazd będzie, zobaczcie, tu jest takie charakterystyczne, takie są fale, tak jak mówiłem, te sprężyny sobie latają z lewej na prawą, tak? Tak sobie pływa to w czasie jazdy. Teraz tutaj takie się porobiły rowki. Tutaj to nie jest tak wzdłuż siewu, po prostu to tak jak sprężyny idą, to takie te roweczki zostają. I teraz za kilka dni, 5-6 dni, jak zboża sobie troszeczkę oddychną, złapią dalej szwung i będą kiełkować, w sensie nie kiełkować, tylko korzonki dalej będą sobie tam w ziemię iść i będą się w niej umacniać, to my teraz przejedziemy w ten sposób, na szagę. I to wszystko tutaj zlikwidujemy. To wszystko będzie wyczeszane. Zobaczcie, ja tutaj palcami przejadę i nic się nie dzieje. Tutaj zboża zostają, proszę, a chwasty, o, palcami nawet jestem w stanie to zniwelować, tak? Tak to właśnie tutaj będzie działało. No nie wszystkie chwasty w tej chwili, nie jest 100%, bo to nigdy nie jest 100%. O, tak jak tutaj jeszcze jest skałka nieruszona, ale to jest ten moment, w którym właśnie trzeba dosyć często, gęsto to pole przeruszać po to, żeby to zniszczyć. Mówię, za kilka dni niedługa przerwa będzie i pojedziemy w ten sposób i wtedy nie zostanie się nic. Dobijemy to, co zostało gdzieś tam z tych maluchów chwastów, które gdzieś tam się zachowały. Wyrzucimy je na wierzch, żeby się zeschły i obumarły i poprawimy, ruszymy tam, gdzie ziemia ruszona nie była. Także tak to będziemy atakować. Tutaj no w porównaniu do lewej strony, gdzie jest nieruszone, no to jest duża różnica.